Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ciekawy teścik, fuściak, stary kontra nowy. Co do samej aplikacji wosku, klasycznie z mojej strony prawy górny róg. Zapraszam do obejrzenia filmu. Kolejna propozycja to jest test trwałości, czyli pierwsza część, jeżeli chodzi o te woski, też prawy górny róg, zapraszam do obejrzenia. Teraz tak, wosk był aplikowany 2 września ubiegłego roku, także trochę już minęło, dokładnie prawie 6 miesięcy i z tego co pamiętam ponad 6000 km. Autko od tamtej pory widziało tylko 2 razy mycie. Dokładnie. Tak mi powiedział znajomy. 2 razy go tylko mył, więc tutaj musiałem popełnić pełne odmulenie. Zresztą zobaczysz to za chwilę na filmie. Jak sprawa wygląda? Który zawodnik okazuje się lepszym twardzielem? Zapraszam Cię do dalszej części filmiku.
tak jak widać, nowy Fusso na masce zdechł całkowicie. Tutaj stary zdecydowanie lepiej się trzyma i dla mnie wyznacznikiem była maska. Jałowy lakier, odpowiednio przygotowany, czyli dojechany na maksa, tak jak było widać na tym filmiku z aplikacji tych wosków. Wyciągnąłem na tyle, na ile mogłem, na ile pozwoliła maska oczywiście. No i tutaj stary wypadł zdecydowanie lepiej. Kolejna sprawa, lewa strona auta, czyli strona kierownika. Tutaj ewidentnie chodzi mi oczywiście o drzwi przednie i tylne. Tutaj lepiej wypadł nowy Fusso, ale miał też łatwiej. Był na tylnej części drzwi. Może nie o wiele łatwiej, czyli był po tej prawej stronie, ale zdecydowanie lepiej, kropelkował. Lepiej ta woda zjeżdżała, tutaj bez dwóch zdań. Nowy tutaj niestety, stary niestety w porównaniu do nowego leży. Kolejna sprawa, i błotnik z lewej strony żyje, słuchaj. I też kładziony jest nowy Fusso z prawej strony na błotniku. Co było widać, też był nowy Fusso i tam umarł. Więc jak widać, bo krążyły opinie, że lewa strona ma gorzej, bo przyjmuje materiał z ulicy. Co się okazuje? Nie. Jednak prawa strona ma gorzej, bo z prawej strony ewidentnie woski miały się gorzej. Mają się gorzej. Także tutaj moim zdaniem, jeżeli chodzi o zabrudzenia i łapanie syfu, to jednak z pobocza łapiemy więcej. Na to wychodzi. Bynajmniej z tego testu. Kolejna sprawa, prawa strona, czyli strona pasażera w aucie. Drzwi, na drzwiach też lepiej wypadł nowy Fusso na przednich, ale na tylnych już wypadł lepiej stary Fusso. Więc zobaczcie, jak, nie wiem, czy to zależy od aplikacji, czy nie wiem, inaczej były używane te drzwi. Także zmiennych jest wiele. I teraz najważniejsze, czy nowy Fusso jest warty tych 50 zł, dodatkowych 50 zł? Moim zdaniem nie. Pomimo, że stary śmierdzi, no ale oczywiście możemy założyć maseczkę. Pomieszczenie, w którym będziemy pracować, możemy przewietrzyć. Jeżeli masz halę, nie wiem, no, studio detailerskie, to tutaj już wiadomo, że odpowiednia wentylacja. Ja u siebie w garażu otwieram, na szczęście mam, że tak powiem, dwa stanowiska, tak zwane mechaniczne i do zabawy właśnie z lakierami. Otwieram jedne drzwi z jednego stanowiska, drugie z drugiego i mam taki przebieg, więc też nie ma problemu, ale maseczka jest podstawą i moim zdaniem nie warto dopłacać tych 50 zł i osobiście jakbym miał wybierać na chwilę obecną, wybrałbym stare Fusso, pomimo że nowy moim zdaniem na bocznych panelach lepiej zrzuca, ale dla mnie wyznacznikiem była maska, która była odpowiednio przygotowana, która łapie materiał od czoła, czyli za autami, z ulicy, łapie wszystko to, co najgorsze. I tutaj stary Fusso, stary wyjadacz, jak wiadomo, pokazał klasę. No nic, autko, słuchaj, dostało na sam koniec na nowaco Pro Elite. Będzie szurać dalej po ulicy. Za jaki czas u mnie się pojawi, nie mam pojęcia, nie wiem, co się z nim będzie działo. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Ja Ciebie zapraszam do kolejnego materiału, który zapewne pojawi się niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!